Dzisiaj makaron trochę inaczej, nie spaghetti, tylko będzie Lubella, takie duże rureczki. Mięsko już się tutaj podgrzewa, można to też nazwać duszeniem, jak to woli. Oczywiście na wodzie, z maleńką ilością soli, dużą ilością pieprzu, jak to woli najbardziej pikantnie, to jeszcze może być papryka albo słodka. Z peperoni nie polecam trochę przedobrzać. I co? No ja zostawiam na ogniu, coraz mniejsze dopływ ciepła do mięska. Tu jest woda przygotowana już z małą ilością soli na makaronik. I co? I za chwilkę do Was wracam. Zmniejszę tylko ciepłość, z 9 na 5 wystarczy. No, możecie też zobaczyć, jak Ebris pałaszuje surowego ziemniaka. Ja pytałam, jak była mniejsza, weterynarki, czy może surowe ziemniaki jeść. Pani weterynarka rozłożyła ręce i mówi, że psy to nie takie rzeczy jedzą. Także spoko. A surową marchewkę też uwielbia. Ona zaraz skończy, a my zaraz przejdziemy do nowego etapu gotowania obiadu. Ebrisek? Ebris? Słuchajcie, mięsko już jest. Mięsko, jak kto woli. Lekko, jak to mówi, przypalone. Po prostu doszło, aby je zdjąć z gazu. Teraz wymieniam się na palniki, ponieważ tutaj stoi mięsko takie, wiecie, tłuste, więcej tłuszczu niż tego mięsa. Po prostu to, co zostało z mięsa tego, ze schabu, zostały mi takie, wiecie, resztki. Nie powiem, jak ja to nazywam, jak nazywa moja rodzina, bo każdy ma swoją oddzielną nazwę. W każdym bądź razie teraz to sobie usmażę, to znaczy w garneczku bez tłuszczu, no bo to już jest swoją drogą bardzo tłuste. I będę miała jutro do obiadu do po prostu ziemniaczków, żeby ziemniaczki były. Teraz przez chwilę nie będzie nic słychać, bo to musi puścić trochę tłuszczu, a potem zmniejszam prąd do 5 i tak. Na czym stanęłam? A, że będę miała jutro do obiadu do ziemniaczków, do okraszenia ziemniaczków. Także tak. Tak jak słyszycie, woda zaczyna wrzeć. Teraz wrzucam makaron. I co? I pokażę Wam już, jak w całości będzie wyglądało. Makaron będzie się gotował od 8 do 10 minut, pewnie 10 albo nawet 12. Nie wiem czemu, mnie zawsze się gotuje trochę dłużej, tym bardziej, że ja nie robię na takie półtwarde, tylko normalnie, jak to zawsze bywało, normalnie, miękki makaron. Także o, uwaga, wrzucam. Przemieszamy, żeby nie przylgnęło. I co? Ja się na chwilkę z Wami żegnam, no na taką dłuższą chwilkę, bo 10-12 minutek. I co? I do zobaczenia już w ostatniej odsłonie. Pa, pa! A tak eksponuje się moje danie główne, czyli duże rurki, mięsko usmażone, uduszone bardziej w moim stylu i sosik meksykański. Smacznego! Pa, pa!